Cześć, z tej strony realizator Conjugate Rights. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do grupy na Facebooku, która powstała. Możecie tam wpaść, zadawać pytania do Q&A, czy też podrzucać różne tematy. Ponadto małe przeprosiny z mojej strony, bo przez małą usterkę tym razem tylko jedna kamera. A do tego zapraszamy do subskrybowania kanału sklepu Muscle Zone, który współtworzą wraz z chłopakami. Miłego słuchania. Adam, doczekaliśmy się w końcu jubileuszu. No, 13, kurwa. Mamy 13 odcinek, który powinien... W dobrym tonie byłoby, żeby skończył się pechowo. Aha. Dlatego zaprosiliśmy Fetefmera na podcast. Bo mamy wtedy murowane, że coś się spierdoli po drodze. Realizując zapotrzebowanie publiczności, widzów, słuchaczy. Jest jakaś możliwość takiego interaktywnego wybierania przez widza, że jak dramatyczne ma być zakończenie, wiesz, że klika... To możemy szybko, kurwa, odpalić teraz. To nie jest, kurwa, Black Mirror, nie rozpędzajcie się. Ankieta właśnie, online, coś, kurwa. Coś jakiego wychodzi, nie? Z tego miejsca pozdrawiam Magdę. Monolift się spierdoli. No, wiesz, już tak stoi, zobacz. Stoi tak podejrzanie. Przychylony jest, kurwa. Wyjebie się. Słuchajcie, tematem dzisiejszego jubileuszowego, pechowego odcinka 13. Poza tym, że posłuchaliśmy waszych próśb, wypierdoliliśmy Muraszkę, wrzuciliśmy Tefmera. Wyjebaliśmy też Wikinga, bo pierdoli, wrzuciliśmy wagona, ale wagon się wypierdolił sam, więc paleciak. Więc i do tego jeszcze zaprosiliśmy Dominika Micha, żeby była równowaga do DSM-a, bo panowie się tam bardzo lubią. Także wszystko jest zajebiście. Tematem dzisiejszego odcinka będzie, jak zostać dobrym trenerem, lub możemy zadziałać przez inwersję, czyli jak nie zostać chujowym trenerem. Dlatego właśnie zaprosiliśmy Tadeusza Tefmera, światowej sławy, specjalistę w branży fitness and powerlifting. Nie wychodzi. Spróbuj to w dupę i wsadzić. Nie, właśnie nie ma tam, nie posiada fabrycznego wejścia. To musimy to upgrade'ować. Tak. Czyli co, porozmawiamy sobie o cechach dobrego trenera, o tym, jak zostać dobrym trenerem, jaka jest historia dobrego trenera. O czym jeszcze? Reszta wyjdzie w praniu. Reszta wyjdzie w praniu. Jak zrobić w chuja IPF? To pierwsze, co było? Pierwsze to było? Jak zostać dobrym trenerem? Jak zostać dobrym trenerem, cechy dobrego trenera. To, co ty uważasz na ten temat? Kto to jest dobry trener? Bo mamy teraz więcej trenerów niż zawodników w branży fitness, więc raczej ważniejsze jest, jak zostać dobrym trenerem niż dobrym zawodnikiem. Wychodzimy naprzeciw potrzebom ludu i odpowiadamy na to pytanie. Według mnie to jest tak, że to jest bardzo, bardzo dużo rzeczy musi się na to składać. Nie chodzi tu tylko o czy cechy charakteru, czy cechy umiejętności nabyte. Ale przede wszystkim o swojego rodzaju historię. To znaczy, jeżeli mamy osobę, która chce zostać w danej dyscyplinie sportowej trenerem i ta osoba generalnie, czy podczas swojego poprzedzającego okresu jakby trenerski, poprzedzającego okresu, czy to był okres zawodniczy, czy okres, nie wiem, amatorski, czy po prostu taki okres, nie wiem, pasjonacki, nie zmierzyła się z pewną ilością problemów, z którą mogą mierzyć się osoby, które ten trener będzie przygotowywał, nawet pomimo dobrego wtedy wykształcenia merytorycznego i odpowiednich cech osobowości, może mieć tutaj bardzo dużą lukę, może mieć bardzo dużą lukę po prostu, która jest związana z tym, że jeżeli nie przeżyłeś czegoś na własnej skórze, nie przerobiłeś czegoś po prostu samemu, nie masz w tym doświadczenia, to nigdy jakby nie będziesz w stanie do końca zrozumieć osoby, której pomagasz, nie jesteś w stanie wejść w jej buty, bo nigdy w tym nie byłeś. Więc myślę, że przede wszystkim dobry trener to jest osoba, która ma za sobą jakąś historię.
Nie chodzi o to, że to musi być historia związana z tym, że musi być to poprzedzone tym, że dobry trener był wcześniej bardzo dobrym zawodnikiem i osiągał same sukcesy zawodnicze, bo to jeszcze z nikogo nie zrobiło dobrego trenera, tylko chodzi tak naprawdę o te wszystkie rzeczy, które były złe. Czyli no. O wszystkie problemy, z którymi się spotkała ta osoba, tak? To są od rodzaju takich rzeczy, jak przede wszystkim jak kontuzje, które przychodziła dana osoba poprzez wszystko, co jest związane z mentalem, nie? Jakiegoś rodzaju, różnego rodzaju, nie wiem, czy załamania, problemy, nie wiem, z motywacją i takim nakręceniem się na działanie. Często też jest tak, że coś, co jest pasją, może się później przerodzić w nienawiść do danej dyscypliny, do danej dziedziny. I jeżeli masz doświadczenie, w jaki sposób też wrócić do tego, nawet jeszcze ze zdwojoną siłą. Chodzi mi po prostu o taki ogólny, bardzo szeroki jakby przekrój jakby zarówno doświadczeń, jak i po prostu tych cech i nabytych, i tych, które mamy w sobie, które musimy pielęgnować i rozwijać, nie? Czyli trzeba mieć po prostu swoje przeorane, nie? Tam jedną taką rzecz powiedziałeś właśnie odnośnie tej relacji dobry zawodnik, dobry trener. Dość często się w tym kontekście przywołuje przykład Huberta Wagnera, wybitnego naszego trenera siatkarzy, który zawodnikiem wybitnym nigdy nie był, wręcz przeciwnie. I przez to właśnie musiał strasznie ciężko pracować i dosłownie orać i później sam się stał też takim właśnie katem, dosłownie, bo nawet ta biografia jego taki tytuł nosi, kat, nie? Właśnie kurwa przez to, że po prostu musiał tak mocno się nastarać, żeby dorównać jakoś tym bardziej utalentowanym swoim kolegom, to później też po prostu właśnie nakładał bardzo duży ciężar jakby treningowy, no i też ta kadra pod jego przywództwem tam duże sukcesy odnosiła, bo no po prostu kurwa orali też, nie? No oczywiście, nie? To jest jedno, poza tym wiesz, jeszcze powiedzmy jakieś osadzenie wszystkiego w jakimś kontekście sytuacji, nie? Czyli weźmy sobie na to, że mamy kogoś, kto w dość późnym wieku, na przykład nie wiem, 30-35 lat, z pasji wchodzi w jakąś dyscyplinę sportową jako zawodnik, nie? Wiadomo, że jakby wejście w tak późnym wieku w daną dyscyplinę sportową powoduje, że jakby w zestawieniu z ludźmi, którzy na przykład zaczęli robić to za dzieciaka i też mają teraz 35 lat, i mają już ze sobą, wiesz, od chuja doświadczenia i tak dalej, no jest pomiędzy takimi dwoma zawodnikami kolosalna przepaść, nie? I wracając do tej osoby, która bardzo późno weszła do tego sportu, raczej będzie jej ciężko osiągnąć bardzo duże sukcesy zawodnicze, nie? Co nie znaczy, że podczas tej swojej drogi nie nabierze odpowiedniego doświadczenia i nie ma na przykład czegoś takiego jak, nie wiem, tak zwane takie, nie wiem, dobre oko trenerskie, nie? Może być jakby niezdolny samemu do osiągnięcia tak wysokiej perfekcji, ale ją widzi. Przez co zdobywając to doświadczenie, które jakby nie jest poparte tak wieloma sukcesami w zestawieniu do innego zawodnika, nie? Jakby stricte na papierze ten ekwiwalent jest jakby mniejszy. Co nie oznacza, że jakby nakładając to na te cechy, które ma jako osoba, nie? Cechy jakby wrodzone, nie będzie z tego, jakby nie zrobimy kombo, które jest dużo lepsze. Nie? Bo jeżeli, bo tak naprawdę możemy sobie, mówię, to podzielić doświadczenie, cechy, nabyte cechy wrodzone. Mhm. I to jak kombo, wiesz, tworzy jedność, nie? Ktoś może mieć po prostu dużą przewagę jakby w którymś z tych elementów, ale jakby ale jako całość to już nie będzie tak dobrze grało, nie? O czymś takim mówię po prostu, nie? Że wiesz, tak samo jak niepracowanie na przykład z zawodnikami nad ich głową, nad mentalem, to też będzie coś, co na przykład pomimo tego, że ktoś może mieć świetny warsztat trenerski, mieć bardzo dobre oko do tego, jak się ktoś rusza, być, nie wiem, mieć bardzo dobry umysł analityczny, świetnie programować i tak dalej, ale jeżeli też nie potrafi z własnego doświadczenia i innych
i innych cech, doprowadzić jakby tego mentalnej części zawodnika do odpowiedniego pułapu, to i tak się go nie doprowadzi tymi technicznymi rzeczami. Oczywiście. Tym bardziej, że tak żeśmy już podkreślali wielokrotnie i też masa właśnie wybitnych trenerów podkreśla to, jak ważny jest ten aspekt, nie? A jednocześnie masa ludzi się przyznaje sama do tego pytania, że kurde, no to jest tak troszeczkę gdzieś spychane na bok, nie? No tak. A już wiesz, jak ja poprzednim razem żeśmy gadali, jak byłeś z Mrówką właśnie i jak był Rafał Mazur, tak. To właśnie mówiliśmy o tym, że ten mental jest no w kurwę ważny, nie? No to tak, jest, tak, to wiesz, mega istotne. Oczywiście on jakby w tej najczęściej, bo nie mówię, że zawsze, najczęściej w tej pierwszej części, w tym wejściu, wiesz, do danej dyscypliny sportowej może nie odgrywa tak bardzo ważnej roli, nie? Tym bardziej, że wtedy jesteśmy najczęściej niesieni takimi skrzydłami. Tak, te newbie games po prostu tak, motywacji, pasji, no. Wiesz, czegoś nowego i tak dalej. Ale ten po prostu, wiesz, przechodząc pewien poziom, ten mental zaczyna odgrywać niezwykle ważną rolę i jakby, wiesz, pomijanie któregoś z aspektów, co mamy do zrobienia, no jest po prostu nie do przeskoczenia, nie? Szczególnie zaczynają do głosu dochodzić też takie rzeczy bardzo nieświadome, nie? Czyli to, co zawodnik ma w podświadomości. Tak. Pewne schematy i skrypty, które odgrywa i które się przekładają lub nie przekładają właśnie na wynik sportowy, nie? Oczywiście. Chociażby takie proste rzeczy, jak na przykład, nie wiem, pilnowanie jedzenia. Mhm. Nie? To, w ogóle cała relacja z jedzeniem, nie? Tak, wiesz, tak, w jedną, w drugą stronę. Ludzie się śmieją w relacji z jedzeniem, na przykład ze względu na to, że jest to temat tam rozmuchany przez różne poranki TVN czy inne gówno, nie? Gdzie się tak. Przedstawia jakieś tam nastolatki z problemami z anoreksją czy czymś. Nie będę deprecjonował, bo to oczywiście jest poważny problem, no, ale to zupełnie nie w naszej branży i też ta branża, znaczy branża trójboiści, czy generalnie ludzie związani ze sportami siłowymi raczej się wyrażają takim podejściem do tematu, gdzie tak naprawdę widzę wśród zawodników identyczne problemy z tym jedzeniem. I o czym mówię tutaj, mając na myśli podświadomość, jeżeli jest coś dziwnego wgrane w podświadomość, pewien schemat, który potrafi podkopywać pewne działania, to zawodnik choćby się osrał i świadomie starał się pilnować żarcia i tak dalej, to może być w nim coś, co na przykład będzie mu przeszkadzało, że będzie się podświadomie sabotował. Nie? I trzeba jeszcze bardzo dużo uważności, żeby sam zawodnik był w stanie zauważyć, a nie żeby przypisywał to temu, że to jego tryb życia czy coś mu na to nie pozwala, bo to często są bardzo głęboko zakorzenione rzeczy, chociażby nie wiem, wynikające z relacji z rodzicami, czy tak, wynikające z wizji tego, jak zawodnik czyta siebie, czy postrzega, kim jest prawdziwy mężczyzna. Bo, nie? Bo wiesz, bo to jest też, tak dalej. To jest coś takiego, co my przerabialiśmy kiedyś na rozmowie też z Kamilem, w której rozmawialiśmy, wiesz. Jeżeli chcesz zostać trenerem danej dyscypliny sportowej i prawdopodobnie wcześniej byłeś albo pasjonatem, albo zawodnikiem, lub jakby jedno, lub obydwa naraz, tak? To dalej poruszasz się w tym samym środowisku, tylko jakby zmieniasz stanowiska, ale ty jesteś wokół jednego środowiska. Wokół tego środowiska będą jakby występuje jakby ten sam szereg, jakby, nie wiem, pułapek problemów, zagrożeń i tak dalej, to więc, jest ważne, więc chuj, wiesz, jeżeli przechodziłeś wcześniej drogę zawodniczą, to już mówię, jakby poza salą sportową te rzeczy, które spotykały ciebie jako zawodnika, też to są też te rzeczy, z którymi ty jako trener nie będziesz widział, że spotykają one twoich zawodników. One będą mniej lub bardziej ze sobą tożsame, tak jak rozmawialiśmy, pamiętasz o tych problemach, z czym na podstawie właśnie tego, co znamy wśród naszych zawodników i z nas samych. Skąd się wziął u nas samych i u naszych zawodników trójbój? I dochodzimy do bardzo jednego spójnego spójnej wizji, nie? Właśnie chciałem o tym mówić, że konkretne sporty przyciągają konkretną specyfikę ludzi, nie? I inaczej. Ostatnio się taki komentarz padł pod jednym z naszych filmów, czy pod jakimś moim wpisem chyba na Viking Power, że no, ci goście, co dźwigają, to zawsze sobie muszą jakąś filozofię do tego dorobić, nie? No, kurwa, właśnie muszą, bo to nigdy nie jest tak, że zaczynasz robić sport, może nie być tego świadomy, ale nigdy nie jest tak, że zaczynasz robić sport dla samego fanu robienia sportu, bo samo bycie sportowcem to jest motyw, czy coś mówi topos, który jest gdzieś tam od zarania dziejów, tak? Więc to jest pewien archetyp, to jest pewna droga, którą wybierasz. Ja myślę, że to jest po troszkę tak, że właśnie ta dyscyplina jakby troszkę znajduje twoją filozofię.
bardziej tak, niż tak, tak, pasuje tak, filozofii dyscypliny. Nie? Jeżeli wstępujesz na jakąkolwiek ścieżkę, no bo ścieżki są tak naprawdę takie trzy dominujące ścieżki, możesz sobie obrać w życiu, jeżeli chcesz faktycznie coś przepracować. Możesz iść w sport, możesz iść w biznes, albo możesz iść w służbę Bogu, duchowieństwu. Tak? Ja czy tak... jakiekolwiek ratowanie świata też możemy tak nazwać, nie? Wiesz. No, tak, ale to, no, można by to uogólnić też do działania fundacji i tak dalej, nie? Ale to są jakby takie trzy główne ścieżki, na które wchodzą ludzie, którzy chcą coś ze sobą przerobić. Oni nie są na początku świadomi tego, że mają pewną sprawę do przepracowania, ale wstępują na ścieżkę. I ta filozofia się powoli buduje. I teraz wewnątrz tej ścieżki jest dużo odnóg. Tak? Wybieramy sobie ścieżkę sportową, są pewne odnogi. Są, wiesz, odnogi, które graniczą pomiędzy sportem a biznesem, czyli coś, co my robimy tak naprawdę w Barbell Brothers. Są odnogi, które na przykład właśnie są sporty siłowe, sporty wytrzymałościowe. I można sobie znowu wydzielić takie główne grupy, one też mają podgrupy, ale każda specyficzna podgrupa przyciąga bardzo podobny profil mentalny ludzi. I na przykład w Trójboju, według moich obserwacji, Tadeusza również, pewnie twoich też, Adam, bo my już o tym przerabialiśmy dużo sobie z Kamilem w Trójkę, że tak naprawdę ludzie do sportów siłowych najczęściej idą ze względu na pewne problemy w relacji z ojcem. Tak. Nie? I to nie chodzi o to, że wiesz, że ojciec musi być patologiczny, czy jakiś fraki owaki, ale chodzi o brak połączenia z siłą linii męskiej w rodzinie. Nie? I ten brak połączenia może wynikać z bardzo różnych przyczyn. Albo ojciec nieobecny emocjonalnie, albo ojciec nieobecny fizycznie, albo ojciec w jakiś sposób dysfunkcyjny czy patologiczny, ale zawsze chodzi o tą osobę, która to robi, ona poszukuje męskiej energii, odkrycia tego w sobie. Tak. I pamiętasz, jak połączenia jak się, nie? Akurat tam z tej mojej historii, nie? Gdzie generalnie jakby skrótowo bez schodzenia szczegóły, tak? Bardzo szczęśliwe dzieciństwo i jakby na pozór bardzo dobra relacja z ojcem, który jest, wiesz, jakby zawsze wspierający i jakby pchający mnie do przodu, a jednak jest problem w relacji. Tak, bo to był taki mem, nie? Taki komiks właśnie, był dzieciak i syn, nie? Dzieciak i syn? Chyba to jest. Znaczy dzieciak, syn, dzieciak i ojciec, nie? No i to były chyba sześć tam dosłownie kratek. I tam ten ojciec się bawi z tym dzieciakiem i ten małolat się go pyta, tato, czemu ty tak ciągle mi poświęcasz tyle czasu, nie? Jak to jest? No bo ja nie chcę, żebyś miał tak jak ja, nie? Że mój ojciec się mną nigdy nie zajmował, nie? I potem jest, wiesz, 20 lat później, ten co był dzieciakiem leży jako dorosły facet na kowetce, nie? U psychologa i mówi do psychologa, mój stary był przejebany, on mi nigdy nie dawał spokoju, nie? Bo to w ogóle ta rozmina się nie toczy na ten temat, że ludzie w portach siłowych mieli złych ojców, bo żaden ojciec nie jest zły ani dobry, tak, jest dokładnie taki, jakiego potrzebujesz, nie? I nawet jeżeli z pozoru jest wszystko git, to coś może być zasiane, co musisz przerobić, tak. I to jest tak naprawdę obowiązek chyba... Bo jakby chodzi o też wyklarowanie tego, że my nie mówimy o tym, że jakby ten problem z ojcem jakby leży w ojcu. No tak. Bo to jest problem w tobie, jakby to jest twój problem z nim, a nie jego z tobą. On może być też, tak. Mieć podłoże, że to on ma z tobą, ale to też chodzi o to, co jest w tobie, jak ty na to reagujesz, nie? Bo to może być jakby z pozoru bardzo dobra relacja, ale to ty nakładasz na nią... Nie powstaje, bo to chodzi, że moim zdaniem, to jest tylko oczywiście subiektywne zdanie, nie mam dziecka, więc odchowanego ani w drodze, ani nic takiego, więc nie mogę się wypowiedzieć w praktyce, ale nie wydaje mi się, żeby można było wychować tak dziecko, żeby nie zostawić u niego problemów, które będzie miał do przerobienia. No tak, no nie ma, nie, to jest ścieżek do wybrania, no. Że, które są jakby zawsze bezproblematyczne, bo tak. Wiesz, jakby o to też mi chodzi właśnie na przykład w tym wszystkim jakby byciem dobrym trenerem. Musisz mieć doświadczenie, a doświadczenie zdobywa się poprzez popełnianie błędów. No to jeżeli masz jakby wychować dziecko bez popełniania błędów, to kurwa niczego nie nauczysz, czyli co wychowasz, kurwa jakiegoś pierdolonego milenialsa. Pedała z białaczką. Wiesz, co chodzi, nie? Czyli tak naprawdę wychowując go bez problemów, to nałożysz mu po prostu taki problem, który jest jakby, wiesz, no nierozwiązywalny, bo jest niezdolny do tego, nie? Proste. I to, wiesz, jakby no ten proces treningowy, czyli nauki, bo to jest proces nauki, no nie różni się niczym od nauki innych rzeczy, no wiesz, najpierw się dziecko musi nauczyć, nie wiem, wiesz, no nie srać pod siebie, tylko już najpierw do nocniczka, później do kibelka, tak, musi się nauczyć chodzić i tak dalej, pójdzie do przedszkola, musi się nauczyć, że jak wiesz, nie wiem, dostaje łopatką po głowie, to żeby oddać zęby i tyle, no musi się tego nauczyć, po prostu. A aktualnie się odchodzi od tego modelu. Tak? Czyli dziecko ma dalej srać pod siebie? Nie, łopatkę. Tak, to są inne, jakieś inne modele.
Nie, ale to też właśnie ważne w tym doświadczeniu jest to, że wiesz, jakby samo doświadczenie jeszcze jest takim, takim narzędziem niekompletnym, w sensie takim, że to nam tylko jakby gwarantuje przeżycie takie per se po prostu dla przeżycia, ale co jest niezwykle ważne, żeby z doświadczenia, z danego doświadczenia wyciągać wnioski, nie? Bo to na tych bo to na tych wnioskach dopiero jakby się buduje coś konstruktywnego, nie? Bo jeżeli dojdziesz do ściany, kurwa, po raz enty po prostu i się o tą samą ścianę rozpierdolisz, to nie ma po prostu żadnej nauki, nie? Natomiast jeżeli jest analiza w tym momencie, wiesz, odejście, to jest też właśnie bardzo ważne, moim zdaniem. Może właśnie rzeczywiście ja trochę jakby zrobiłem za mocne skrót myślowy, nie? Bo mówiąc właśnie o tym, że jeżeli czegoś samemu nie przeżyjesz, jakby miałem na myśli, że musisz doświadczyć problemu i go rozwiązać, żeby umieć wejść jakby w buty zawodnika i pomóc mu dać rozwiązanie, tak? Ale też mówię, no ja wychodzę z takiego założenia i od zawsze tak pracuję z ludźmi, że ja mogę wskazywać rozwiązanie, ale na pewno go nie będę za nikogo robił. No oczywiście. I jakby to też według mnie jest... To jest według mnie też jakby jeden z podstawowych kluczy pracy jest, trenera. Jeszcze fajnie jest nie jedno, nie? No tak, tak, ale chodzi o to, że to jest jeden z podstawowych kluczy, że musisz dać ludziom popełnić błędy. Po prostu. I czasami on musisz jakby pozwolić właśnie na to, żeby ktoś popełnił karygodny błąd. Czasami musisz na to pozwolić. Ja to robię bardzo często. Bardzo pada pytanie, nie wiem, jest ćwiczenie, jest coś tam, jest jakieś ustawienie i tak dalej. I pada pytanie, dlaczego, po co? Ja mówię, to zrób inaczej, zrób tak, jak myślisz. Tak, ale wiesz, ja już mówię o jakichś takich bardziej dosadnych rzeczach, że czasami, no nie wiem, dojść do tego, że nie wiem, musisz jakby pozwolić zawodnikowi, nie wiem, zjebać bardzo ważne zawody. Tak, tak. Żeby się, wiesz, nauczył pewnych rzeczy, żeby pewne rzeczy zrozumiał, tak? Niż jakby za wszelką cenę go od tego uchronić. To mimo wszystko też nie jest jakby łatwe, nie? No nie, że nie, bo to wiesz, też patrzysz, tobie jest z tym ciężko emocjonalnie, kurwa, się zmierzyć, bo ty patrzysz, kurwa, w tym momencie na porażkę człowieka, na którym ci zależy, prawda? Którego bierzesz odpowiedzialność, nie? Dokładnie, bierzesz odpowiedzialność i kurwa, to jest nieprzyjemne uczucie, ale z drugiej strony, no musisz mieć, to jest tak samo, kurwa, jak rodzic, któremu przychodzi skarcić na przykład dziecko, obojętnie w jakikolwiek sposób, czy to jest, wiesz, tam, nie wiem, kurwa, przysłowiowy klaps, czy na przykład wyegzekwowanie czegoś, że tam, nie wiem, no teraz niestety masz, kurwa, szlaban i to, ale to jest po prostu nałożenie pewnej nauki, nie? Jakby, wiesz, wcześniej to wyglądało tak, że, nie wiem, stary cię uczył jeździć na rowerze, teraz pędzał ci rower i cię puszczał, no i wykurwisz, no dobrze, będziesz miał starte kolana i tak dalej, on na to patrzy, ale mimo wszystko to jest proces nauki, więc jeszcze jakby w odniesieniu do tego na przykład zjebania zawodów, to jest, wiesz, to co Paweł powiedział, że bierzesz za to odpowiedzialność, nie? Więc tak naprawdę jeszcze w kontekście tej odpowiedzialności mówić o tej odpowiedzialności, która będzie krótko i długoterminowa. Bo jakby krótkoterminowo to jest tak, że można to ocenić, że nie wykonałeś swojego zadania, ale był to bodziec, który jest potrzebny do tego, żeby długoterminowo zadanie zostało spełnione też jakby razy trzy. Dokładnie. Nie? Czyli po prostu ty, decydując się na taki krok, musisz mieć cały już plan jakby dalej, musisz bardzo dobrze wiedzieć, co musisz zrobić potem. Tak, nie? A żeby to wiedzieć, to co potrzebujesz tego pierdolonego doświadczenia. Tak jest. Nie? Czyli wiesz, ty wiesz o tym, że jeżeli tak zrobisz, wiesz, jaki to będzie bodziec, to potem da się na tym budować. Wiesz, co ten bodziec jakby wywoła za jakby reakcję, emocje i wiesz, jakby wiesz, jak ta reakcja się dzieje, to wiesz, że jakby ta osoba zaczyna być, powiedzmy, to bardziej plastyczna i możesz jej pomóc wskazać kilka dróg i ta osoba by już podejmie, jakby wiesz, odpowiednie kroki, czy wybierze to czy tamto, tak? Niemniej jednak, wiesz, jeżeli jest tak, że ty jako zawodnik byłeś mega sfokusowany na przykład na to, żeby być najlepszy i wiesz, że twój zawodnik przejawia taki sam zespół cech tych wewnętrznych, to możesz z dużą dozą pewności jakby przewidzieć, że z tych trzech dróg, które wskażę, obierze tą, którą ty też byś wybrał. Więc, a jak się wypierdoli na czymś, to się wypierdoli na czym ty się sam wypierdoliłeś, nie? Tak. No mówię, bo to właśnie też chodzi o te cechy, nie? To długoterminowo się to wprowadza do tego, że chcemy popchnąć zawodnika do momentu, w którym on sam będzie chciał pewnych zmian, a nie będzie robił pewnych rzeczy, bo mu nie wolno. Nie? Tak. Czyli, że nie działamy zawodnikiem przez wakaw, tylko przez zrozumienie. A zrozumienie wynika z doświadczenia. Tak. Żeby było doświadczenie u zawodnika, to musi być najpierw doświadczenie u trenera.
To jest generalnie bardzo uniwersalny wzorzec, bo tak samo się traktuje ludzi, którzy na przykład chcą wyjść z pewnego nałogu. Jeżeli człowiekowi powiesz, nie wolno ci brać czegoś, to jedyne co z nim zrobisz, to go wprowadzisz jeszcze niżej na dno. Tak, no będzie poczucie winy, które będzie napędzające. Zwykle nauk wychodzi z poczucia winy jakiegoś rodzaju, czy pewnej części nieakceptowania siebie, czegoś, co jest zwykle bardzo mocno wyparte w tym momencie i osoba uzależniona nieświadoma tego. I w momencie, w którym wkładamy jemu do głowy, że to jest złe, nie? Czy że nie wolno mu tego robić, poczucie winy narasta, brak akceptacji samego siebie narasta i nauk wraca jak bumerang. Natomiast w momencie, kiedy przyjdzie zrozumienie, skąd wychodzi wzorzec uzależnieniowy, nie? I przyjdzie zrozumienie, dlaczego nie warto tego robić i motywacja jest wewnętrzna, nie wewnętrzna, to wtedy dopiero można tak naprawdę wyjść bez tego uczucia, że coś cię cały czas ciągnie. Tak samo jest w karierą zawodniczą, nie? Jeżeli to będzie budowane na zasadzie nie wolno ci trenować w ten sposób, nie wolno ci się zachowywać w ten sposób, to będzie to tylko podkopywać pewność siebie zawodnika i będzie zżerało tego zawodnika od środka. Nie? Tutaj też jeszcze dochodzi do pewnego jakby rodzaju relacji, która posiada jakby taką bardzo cienką granicę, bo wymaga jakby od zawodnika jakby niejako dwóch postaw. Co oznacza, że tak, w relacji z trenerem musisz być jakby w 100% podporządkowany, musisz mu bezgranicznie ufać, nie? Wiesz, czyli ustawienia się w pozycji podległej, nie? I takie 100% zaufania. Niemniej jednak ty jako trener, ja mówię jakby przede wszystkim, jeśli chodzi o moje zdanie, masz pomóc temu zawodnikowi doświadczyć jak najwięcej i zbudować z niego, by wiesz, jakby no, taką nadrzędną jednostkę, nie? Tego, wiesz, tą, nazwijmy to, wiesz, czy to będzie po prostu ten alfa, ten zdobywca nie i tak dalej. Nie ma, że stawiasz na piedestał jakiegoś tego swojego zawodnika, czyli, nie? Czyli chodzi mi o coś takiego, że wiesz, że ta osoba musi być jakby z jednej strony niesamowitym dominatorem, nie? Tym, który właśnie będzie doświadczał tych wszystkich rzeczy i przez nie przechodził i stawiał im trudy, wojował i wygrywał, ale z drugiej strony musi być 100% tobie podporządkowany. Nie? I wiesz, mimo wszystko to jest relacja, która wymaga, no, to jest jakby pomiędzy tymi dwoma postawami, które muszą być w jednej osobie, tak. Jest bardzo tam taka cieniutka linia i balansowanie pomiędzy nią jest niezwykle skomplikowane. I jeżeli ktoś ma duże problemy właśnie z tym, żeby jakby zrozumieć to, albo żeby zrozumieć, że w ogóle są jakby te dwie postawy, albo jakby jego zachowanie powoduje, że ta granica się zaczyna zacierać i tak dalej, to jest tylko i wyłącznie disaster dla i trenera, i dla zawodnika, nie? To jaka jest twoja historia, Tadeuszu, ta, którą można powiedzieć przed kamerami i jakie w niej lekcje czy doświadczenia wynikają pod kątem trenerskim? Wiesz co, nie, bo tak jakby, wiesz, jakbym miał spróbować streścić swoje życie, no to nie uważam, żeby to było cokolwiek, wiesz, jakby dobrego dla tego podcastu. Niemniej jednak jakby to wszystko, co jakby wyraźnie widzę, że wpływa na moją pracę trenerską, to to jest na przykład coś takiego, co my często słyszymy, na przykład wiesz, o latach 90. na przykład jak powstawały różne firmy i tak dalej, było mówione, że to były inne czasy, nie? Wiesz, to te początki mojego startowania w trójboju to też były trochę inne czasy niż teraz, nie? Bo to było tak, że wiesz, no to nie był jeszcze tak bardzo, wiesz, ten taki ciemnogród, o którym na przykład rozmawiamy z dużo starszymi zawodnikami, czy już trenerami prowadzących, wiesz, stare kluby w Polsce, tak jak wiesz, nie wiem, z czasem nie wiem, z Arturem Kiczukiem, czy tak jak rozmawialiśmy z Tomkiem Tytanem, wiesz, gdzie nie było żadnego dostępu do wiedzy, ten dostęp jakiś tam był, ale był dużo mniejszy, ale nie było wszystkiego, co wiesz, rozwiniętego wokół tam, wiesz, kanałów na YouTubie i tak dalej, takich jak teraz, więc jakby było w tym takiego, wiesz, więcej szperactwa. Ja tym trójbojem się zainteresowałem stosunkowo późno, bo ja robiłem wcześniej, od małego robiłem cały czas różne sporty.
ale najwięcej siedziałem w sportach walki, tam siedziałem łącznie około 7 lat w sportach walki i dużo też biegałem. Generalnie wiesz, takie bardziej wytrzymałościowe rzeczy robiłem, ale one wszystkie spowodowały bardzo dużą ilość kontuzji, którą w dość młodym wieku przechodziłem i jakby taki najbardziej palący problem jakby z tymi kontuzjami był, że nikt nie umiał mi pomóc. Wiesz, podejście lekarzy zawsze było takie, nie wiem, wiesz, miałem źle złożone nadgarstek po złamaniu, tak, wiesz, idę do lekarza, idę prywatnie i mówię, że boli mnie nadgarstek, tak, jak chodzę na trening, no to proszę nie chodzi na trening. No tak, i tyle, nie wiesz, tego typu tam, wiesz, pomoce. I generalnie dużo kontuzji jakby wyłączyło mnie z możliwości aktywnego uczestniczenia w sporcie. Tam, po tych sportach walki tam jakby najbardziej miałem tak, że miałem kolano jedno rozwalone bardzo mocno. Miałem tam w czasie dorastania, przez pamiętam jedne wakacje, tam przez 2 miesiące bardzo dużo urosłem. Zrobił mi się rozstęp w kolanie. Te nogi, moje nogi były jakby stosunkowo słabe do góry ciała, którą jakby zawsze miałem jakby bardziej silną, tak to można powiedzieć. I jakby następstwa tego rozstępu tam w kolanie i nie do końca dobrze wykształconego i już wyeksploatowanego stawu wyłączyłem je ze sportu na okres około 2 lat. Z racji tego, że od zawsze jakby mi się podobało i tego sportu szukałem takich wiesz, dużych, mocnych sylwetek. Tak jak no, ja się tam jarałem, jarając się sportami walki, jarałem się też K1, bo to tam były same wielkie kurwa chłopiska. I sam też jako nastolatek wiesz, czegoś takiego szukałem. Ale uprawiając wiesz, sporty głównie wytrzymałościowe, ciężko było to zrobić, ponieważ wpierdalałem wiesz, tony żarcia. Jak już rozwaliłem kolano i odpadło mi wiesz, 12 treningów tygodniowo, a dalej wpierdalałem i siedziałem na kanapie, to nagle wiesz, z 80 kg, których nie mogłem przebić, mi się zrobiło prawie tam wiesz, 115 czy 117 ulanego skurwysyna, a to wcale mi nie pomagało na te kolana, nie? No i tak wiesz, po takich 2 latach takiego rozpierdolu z tymi kolanami i z tym, że wiesz, nikt nie umiał mi pomóc, no właśnie zacząłem sam zgłębiać jakby wiedzę w tym kierunku, no i stwierdziłem, że po prostu muszę pójść na siłownię, zacząć trenować nogi i mi to przejdzie. Rzeczywiście poszedłem na siłownię i zacząłem po prostu robić przysiady i tak dalej i wiesz, od tego czasu mnie nigdy więcej kolana nie bolały i generalnie no, jakby po takim pójściu na tą siłownię te wszystkie rzeczy związane jakby z siłowymi ćwiczeniami i z, wiesz, na wolnej sztandze szły mi zawsze bardzo dobrze, stąd mi się wzięło później zainteresowanie trójbojem, tym bardziej, że siłownia, na którą wcześniej chodziłem, to był Akademus, to jest w podziemiach jakby WF-u Gdańskiego. Tam w tym czasie też była taka jakby ta ekipa taka, która zawsze jakby, wiesz, jest na siłowni, która rządzi siłownią, no, tam był taki tam Witek, który był dwuboistą starym, był Lubomir Libacki, Strongman, wiesz, i tam wszyscy napierdalali siady, było od chuja magnezji wszędzie, wiesz, wszyscy robili ciężko ciągi i tam się nie ćwiczyło inaczej. I też przyszedł, wiesz, w koszulce z sutkami na wierzchu i tak dalej, to by go kurwa na kopach by wyjebali z tej siłowni, nie? Rozumiesz? I też chłopaki tam często, wiesz, udzielali rad takim młodym adeptom. I stamtąd jakby bezpośrednio się u mnie wiesz, wziął trójbój i też trójbój zostawił po sobie potem po 4 latach startów dwa razy pęknięte biodro w przysiadach i generalnie całą masę innych problemów od wiesz, mocnego zrotowania, od przechwytów ciągłych i całą masę różnych rzeczy i rozwiązywanie tych problemów to jest według mnie jedno z tych największych doświadczeń, które wnoszę do mojego warsztatu trenerskiego. Doświadczenie z innych sportów też jest według mnie bardzo ważne i często jest jakby tym według mnie tym game changerem u trenerów, którzy jakby nie są jednolici w sporcie, czyli nie są wiesz, od,
od zawodnika do trenera w jednym sporcie, tylko mieli chociaż trochę migracji, jakiegoś zaczepiania się po innych sportach. Tak, ja normalnie teraz jak Cię słucham, to tak bym słyszał większość swojej jakiejś kurde przygody od dzieciaka właśnie. No tak, gdzie, dużo tam, od wieku, tam lat 7 kurde narty. Jeszcze w tej starej szkole przerobione przez ojca zawodnika, który jeździł zawodniczo. Później różne inne rzeczy przez żeglarstwo, w sensie windsurfing i tak dalej, gdzieś to wszystko po prostu cały czas było obecne, a też właśnie przygoda z jakimiś tam ciężarami w bardzo młodym wieku, też zakończona właśnie różnymi takimi dosyć szybkimi, wiesz, problemami, z którymi musiałem sobie właśnie też sam radzić, też w warunkach braku dostępu do wiedzy. Tak. I po prostu wszystko właśnie się nakładało na budowanie właśnie tego doświadczenia z radzeniem sobie ze wszystkim, poszukiwaniu tej wiedzy, poszukiwaniu tych informacji. No nie ukrywam, że właśnie ja dopiero właśnie w takim swoim powrocie, gdzieś tam po długiej przerwie, gdzie się zajmowałem głównie graniem, wtedy miałem już to szczęście, że już wtedy było tej wiedzy dużo więcej, nie? Bo ten pierwszy okres, no to tam był dramat, to były kurde książeczki Stanisława Zakrzewskiego, kurde tam tak. Być silnym i sprawnym, gdzieś tam z lat, nie wiem, 60. chyba, czy coś takiego, a później się pojawiły przedruki Masonet Fitness, nie? Więc kurwa dramat, nie? No tak, 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 i wiesz, a potem w takiej tym dobie, wiesz, kiedy się tam zacząłem tym interesować, to wiesz, jak na przykład, nie wiem, z popularnych gazet to był ten Muscular Development, który tak naprawdę, jak otworzyłeś, to jest tak, jakbyś otworzył Men's Health'a teraz. Otwierasz jedną stronę, jest napisane na przykład, że witamina C cię zabije, a dwie strony tak. Dalej jest napisane, że kurwa leczy raka, że, nie? Że leczy raka. Leczy raka, w ogóle, kurwa, koronawirusa i wszystko, tak nie? Jest. Tak więc wiesz, jakby tam jakby w ogóle nie było spójności. Na jednej stronie ci jeden z zawodowiec mówi, że kurde tylko duże ciężary i tak dalej, a na drugiej tak. Stronie kolejny ci mówi, że nigdy w życiu żadne duże ciężary. Tak, się tak, 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 ale wiesz, tam już, jeszcze jak mówię to za nic, ale tam jeszcze to w ogóle było, wiesz, na to, że na wszystko są, wiesz, badania, nie? Mhm. Że wiesz, to dawało bardzo duży młyn, nie? Ale generalnie mówię, to takie doświadczenie z tych z różnych dyscyplin i z tych kontuzji, to na pewno. To na pewno było czymś takim, mówię, co według mnie dało mi dużo do wniesienia do warsztatu trenerskiego, ale też pamiętam, że jakby wejście do sekcji na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie byłem, której byłem czynnym zawodnikiem w czasach studenckich. No to sporo filmików się na pojawia z tamtych czasów. To jakby sama obserwacja, wiesz, innych zawodników, ich postaw, wyników i tak dalej, jakby już wtedy powodowało, wiesz, że jakby dużo rzeczy zauważałem, ale nie wszystkie wtedy rozumiałem. Nie? Wiesz, jakby na pewne refleksje potrzebowałem dużo czasu, czasem kilku lat. Nie? Na przykład pamiętam, że nie byłem w stanie wtedy w ogóle zrozumieć czegoś takiego. Mieliśmy tam takiego chłopaka, który jak ja przyszedłem, to on już był jakby kilka lat startującym zawodnikiem i wiesz, startował w 105 i miał generalnie bardzo słabe wyniki, takie naprawdę niskie wyniki, ale cały czas, wiesz, on był mega drążący, co tam nie gra. My w tamtym czasie często się z niego, wiesz, aż jakby nabijaliśmy, że wiesz, robi cyrki i tak dalej, a chuja robi, wiesz, i tak dalej. I pamiętam, że jakby moja postawa wtedy jakby wobec jego postawy, której nie rozumiałem, była taka, że kurwa, no i wiesz, jak można jakby tyle lat robić trójbój, wiesz, i być tak słabym, że jakby tak jakby mu odbierał prawo do robienia tego trójboju, wiesz, jeżdżenia na zawody i w ogóle, no wiesz, później jakby w ogóle doszedłem do tego, że to był chyba jeden z największych pasjonatów, jakiego spotkałem, nie? I wiesz, on mimo wszystko to był tytan pracy. To, że wiesz, że on nie był właśnie dobrym zawodnikiem, to nie znaczy, że on nie mógł... Nie miałby na przykład czegoś zajebistego przekazać, nie? To jest jedno. Albo że nie umiał, bo on nie umiał na przykład bardzo dobre oko. Bo też przez to, że dużo musiał się natrudzić... Tak, wszystko mu ciężko, ciężej przychodziło. Tak, bardzo dużo, bardzo dobrych detali zauważał. Nie, miał świetne oko, był wybitnym pasjonatem, wiesz, jeździł po wszystkich zawodach i wyraźnie się, nie wiem, mega cieszył, jarał się jak dziecko, nie? I wiesz, i pamiętam, że wiesz, zaczęło to do mnie dochodzić, zacząłem to rozumieć, to było mi strasznie głupio wobec mojej samej postawy, wiesz, tej wcześniejszej jakby wobec niego i tym jakby większym uznaniem też
z tym większym uznaniem, jakby patrzę z perspektywy czasu właśnie na to, żeby wiesz, bo wiesz, pokaż, kurwa, ludzie się po prostu zrażają pierdołami, nie? Mhm. A wiesz, to jest chłop, który naprawdę wpierdalał w tą masę czasu, energii, pieniędzy i tak dalej, żeby ustukać drobniutki progres, nie? Mhm. Wiesz, ludzie mają problem z ciężką pracą, a w ogóle się z ciężką pracą przez bardzo długi okres czasu, nie? Tak. To był prawdziwy tytan pracy. No. I jeszcze tym bardziej, mówisz, wiesz, jeżeli on to robił przez dłuższy czas, to później wchodzi nam to tak zwane, to jest z angielskiego, nie wiem, czy to się jakoś na polski tłumaczy, to law of diminishing returns, czyli jakby prawo malejących zysków, nie? Tak. Że po prostu z czasem po prostu coraz większa jakby proporcja tak. pomiędzy włożoną pracą, a między realnym profitem z tego tak, cały czas maleje. Dokładnie. I to wymaga od ciebie, kurwa, coraz więcej samozaparcia, coraz więcej, kurwa, samodyscypliny. Dokładnie. Na każdy dlatego kilogram tak, zapracować. Wiesz, wiele osób dochodzi do poziomu, wiesz, jakby średnio zaawansowanego, tak. ale do zaawansowanego bardzo mało, nie? Mhm. Właśnie jest to jeden z podstawowych czynników jakby blokujących wiesz, tych zawodników, którzy tak. złapali jakby pewien poziom, ale nie są w stanie przejść dalej. I znowu wiesz, jako, jeżeli sam jako zawodnik się z tym zmierzyłeś, stary, no to masz z tym doświadczenie, ale jeżeli się z tym nie zmierzyłeś a twoi zawodnicy są właśnie na takim progu, to jak ty masz im pomóc? No, dokładnie. I tu właśnie chciałem powiedzieć, że po prostu teraz zobacz właśnie jaką w tym momencie ma właśnie jakiś skarb ma właśnie zawodnik, mając trenera, który właśnie ma pełną świadomość tego i wie dokładnie, co właśnie w tej chwili ten zawodnik przeżywa, czego doświadcza, nie? Że kurde, no ja już wiesz, no robię to długo, ten dobra, wiesz, chcę więcej, nie idzie już tak, jak, tak mocno, nie? I wtedy wiesz, właśnie ty możesz po prostu w tym momencie dokładnie to wytłumaczyć, bo ty wiesz po prostu ze swojego doświadczenia, tak, co się dzieje. I też to samo trzeba pamiętać jeszcze w drugą stronę, bo też jest dużo zawodników, szczególnie takich, nawet na poziomie średnio zaawansowanym, które właśnie będą specjalnie chcieli robić za dużo i to ich będzie blokowało. I ty też musisz jakby umieć zrozumieć tego zawodnika, czyli prawdopodobnie też musisz to samemu przejść, zrobienie za dużo i jakby wykazać się jednak tym teraz doświadczeniem i rozumem, i umieć go wyhamować, ale o tyle, ile potrzeba. Tak, a nie o tyle, znowu, żeby zniechęcić, nie? Tak, znaczy o tyle, ile trzeba, żeby zrobić progres, a nie zrobić regres, ale dodatkowo, żeby w ogóle nie zbić jego jakby motywacji, no, ambicji i tak dalej, tylko tym bardziej je napędzić, nie? Tak jest. No i jeszcze taka kolejna rzecz, to wszystko według mnie spajające, to jest doświadczenie z rzeczy niezwiązanych ze sportem. Bo ja też wiesz, na przykład wiele razy zmieniałem pracę i branżę, w których pracowałem i z każdej byłem w stanie coś jakby zaadaptować, wynieść później do sportu, którym się zajmuję. Od, nie wiem, usystematyzowania treningu, po jakieś, no nie wiem, inne rzeczy. No, po prostu jest, jeżeli zaczynasz zauważać zależności pomiędzy rzeczami, które się, tak. wiesz, które są po prostu w twojej przestrzeni, w twoim świecie, w którym się poruszasz, wiesz, no trening czy przygotowanie do zawodów, bo trening to jest tylko część przygotowania do zawodów. Jasne. Ale już odnosząc się czy do treningu, czy do ogółu przygotowania zawodniczego, jeżeli zaczynasz zauważać zależności wszędzie, to łatwiej ci jest między nimi poruszać. Tak. Ja miałem kurde genialny przykład właśnie tego, jak na swoje pierwsze zawody na tym wułapie całym, co zresztą wtedy tam żeście mnie właśnie tak. bójkę ogarniali, ja na przykład wtedy w ogóle nie czułem absolutnie żadnego stresu, pomimo tego, że to były moje pierwsze zawody, kurwa, trójbojowe, w życiu też bardzo późno, ale mnie na przykład no bardzo, bardzo długi czas właśnie tego grania i właśnie obycia ze sceną i tak dalej, z pewnego rodzaju stresem, że wychodzisz gdzieś, gdzie będą patrzeć ludzie na ciebie, na to, co robisz, nie? Tak wiadomo, że idziesz zrobić swoje. Tak. No bo taka jest prawda. Jesteś przygotowany, no przecież kurwa, umiesz zagrać, pamiętasz swoje utwory, kurwa, pamiętasz wszystko i tak dalej, nie? No ale mimo wszystko, tak? Są ludzie, którzy sobie gorzej radzą, są ludzie, którzy sobie lepiej radzą. Ja gdzieś tam przez jakiś tam okres robienia tego w miarę regularnie i dosyć długi, co już po prostu wyrobiłem takie coś, że nie miałem
z tym. Ja wiedziałem po prostu, że jestem przygotowany. Ja byłem przed graniem, kurde, całkowicie wyluzowany, tylko było dobra, wychodzicie, strój sprawdzony, bach na dechy i jechane, kurwa, nie? I faktycznie naprawdę było bardzo łatwo mi właśnie, ale to też jest pewnego rodzaju umiejętność, żeby takie rzeczy umieć przenosić, nie? To jest tak. Coś, co żeśmy też gadali sobie wcześniej właśnie na mentalu, jak ludzie na przykład właśnie nie potrafią przenosić rzeczy z treningu na inne warstwy życia. Przenoszenie jakby, nie? To jest jedno, chęć, żeby dostrzegać, żeby wbudzać sobie poczucie winy, to wypełnić coś innego. Pewnie, że tak. Ja jestem strasznie uczulony, jeżeli rozmawiam z kimkolwiek bardziej pod kątem trenerskim czy mentalnym, na wszelkie stwierdzenia, które sugerują, że gdzieś w jakimś momencie życia pojawia się poczucie straty czasu. Czyli, że na przykład, kurwa, straciłem 3 lata na coś tam, sam pomiałem, więc wiem o tym, nie? Bo też lubiłem sobie generalnie mówić w ten sposób, że wymarnowałem czas i na studia, i na Litwę, że gdybym tak. To gimnazjum od razu zaczął pracować, to byłbym już milionerem. Ja bym mógł tak powiedzieć, że straciłem na przykład, kurde, 12 lat na prowadzenie firmy, nie? Co naprawdę ani mi się, wiesz, finansowo dobrze nie zakończyło i tak dalej, ale nie powiem tego, kurwa, nigdy, że ja straciłem te lata, dlatego że to jest mój kapitał. Jestem właśnie na to bardzo, ale to bardzo uczulony, bo to właśnie oznacza, że gdzieś tam się rodzi jakieś poczucie winy, a poczucie winy, czy jakiekolwiek radzenie sobie z cierpieniem, jedyny tak naprawdę sposób, w który to możesz zrobić, to jest nadanie sensu. Nie? I umiejętność znajdowania sensu samemu lub dostosowywania sobie nawet tego sensu w sposób wygodny dla siebie, taki, żeby spajał się z twoimi celami. Pewnego rodzaju racjonalizacja taka. Nie? I to u zawodników też często można zauważyć, że oni na przykład uważają, że zmarnowali start, że zmarnowali przygotowanie, nie? Że na przykład jakiś trening zmarnowali i tak dalej, nie? A właśnie chodzi o to, że nigdy czas nie jest zmarnowany. No wystarczy właśnie odpowiednią klapkę przesunąć w głowie i okazuje się, że nie zmarnowałeś ani minuty swojego życia, bo ze wszystkiego możesz coś wyciągnąć. I jeszcze jeden ważny aspekt, że nawet jeżeli sobie w tym momencie nie zdajesz sprawy, do czego mógłbyś to użyć, to nie znaczy, że nie będziesz miał do czego tego użyć, nie? Tak samo jak wiesz, jeżeli nie znasz jeszcze sposobu, to nie znaczy, że go nie poznasz. A to jest też wzbudzające bardzo strach i wśród zawodników, i generalnie wśród ludzi, że na przykład nie mają pomysłu, jak coś osiągnąć. I dlatego nie podejmują w ogóle rękawic. Ja wolę się podjąć zadania i nauczyć w trakcie. No wiesz, to jest też tak jak z tym, co mówiłeś, że ludzie podejmują, jakby wchodzą na przykład w sport z jakąś motywacją, która niekoniecznie będzie towarzyszy do końca. Tak? Dokładnie, ona będzie ewoluowała, nie? I samo też zrozumienie tego procesu i jakby poruszanie się w nim, jakby czytanie tego jest dość ważne, bo słuchaj, jakby czy to, że ktoś, kto jest, wiesz, aktualnie, nie wiem, mistrzem świata i rekordzistą świata w trójboju, czy ważne jest, że on wszedł do tego sportu, bo chciał schudnąć, żeby bardziej podobać się dziewczynom, a aktualnie jego motywacją jest właśnie jebanie rekordu świata, no nie jest to istotne, nie? Ale jednak w pewnym momencie trzeba mu pomóc, jakby trochę przekształcać te cele, motywację, to co go napędza, ale to wymaga procesu, no bo jakby narzucenie na niego pewnych haseł, jakby na początku, gdzie on jeszcze pewnych rzeczy nie przeżył, to jest jakby bezsensowne, to w ogóle jeszcze... No, pokazujesz abstrakcję. To się, to dokładnie, to jest mówienie o abstrakcji, ale już jakby nakładając jakby pewne rozmowy na pewne doświadczenia i tak dalej, mamy już odpowiedni grunt do tego, żeby te słowa jakby, no, miały większą moc i żeby pomagały kierunkować, ewoluować danemu zawodnikowi. I myślę, że to też jest po prostu dość istotne, nie? Że trzeba mieć jakby w sobie coś takiego, co pomaga nam by czytać te stany i poruszać się między nimi, czyli jakby na niedoświadczonego zawodnika, no nie wiem, nie narzucić wizji, stary będziesz kurwa mistrzem świata od razu na wejściu, tak? Tylko pomimo, że możesz mieć do tego 100% przekonania, wiedzieć, co możesz mu powiedzieć, żeby go aktualnie utrzymać, jakby, nie wiem, w tej motywacji, pchnąć w jakimś kierunku, wiesz, że potrzebuje przejść ileś zawodów, poczuć pewne rzeczy, żeby móc mu powiedzieć jakby o kolejnym procesie, który spowoduje, że będziecie ewoluowali, no, że jego głód jakby treningowy będzie coraz większy, bo motywacja będzie silniejsza, bo będzie coraz do głębszych
część jego świadomości trafiała, tak, czy podświadomości. Trzeba mieć świadomość procesu po prostu. Nawet idąc dalej, ja bym stwierdził, że bardzo ważne jest ewoluowanie tej motywacji, czy ewoluowanie tych wniosków, żeby nie doprowadzić się do stanu, w którym osiągasz sukces i popadasz z powrotem w ruinę, bo stare schematy nie zostały przerobione za sprawą tej drogi. I przykładów takich sportowców czy biznesmenów jest mnóstwo, nie? Że wchodzą na coś, co my sobie wyobrażamy jako szczyt i spadają z niego. Bo tak naprawdę to, co miało być przerobione, nie zostało przerobione w tej drodze. Jeżeli na przykład napędza cię nauk, nie? W sporcie, to ten nauk potem się objawi gdzie indziej. I ja tak naprawdę, mi się wydaje, że osiągnięcie tak zwanego sukcesu w sporcie nie zależy tak naprawdę od tego, czy ty tego bardzo chcesz, tylko czy jest ci to potrzebne do czegoś. Bo tak naprawdę, moim zdaniem, wiesz, taka wizja, że my mamy jakiś tam duży wpływ na siebie i tak dalej, to jest taka strasznie mocna, przesadzona iluzja, to jest projekt twojego. Ego chce robić tak, żeby mieć poczucie kontroli, czyli mieć poczucie, że wiem, gdzie jestem, wiem, o co chodzi, wiem, na czym polega życie, bo jesteś spokojny, tak? To jest pozostałość jeszcze z czasów zwierzęcych, nie? To jest ta pierwotna psychika, która tak się zachowują zwierzęta. Nie? Że wiesz, wpuścisz psa do nowego, czy kota do nowego pomieszczenia, najpierw wszystko w oka, sprawdzi, gdzie się może schować, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest ciepło. Spokój, nie? Wprowadź nowe zwierzę do tego pokoju, pies od razu jakby nie jest, już nie wie, gdzie jest. Ten pokój się zmienił, nie? Jego robi to samo. Ono chce nadawać wszystkiemu interpretację. I nadaje też taką interpretację, że my mamy generalnie jakiś tam mega wpływ na to wszystko, co się dzieje, że mamy pełną kontrolę nad sobą, to jest generalnie głównoprawda. Bo kontrolę nad nami to mają skrypty w podświadomości. I teraz, jeżeli jest ci to czegoś potrzebne, osiągnięcie mistrzostwa, to prędzej czy później znajdziesz tą drogę, jeżeli będziesz chciał iść w stronę rozwoju siebie, nie? Natomiast jeżeli nie jest ci to potrzebne, to tego nie osiągniesz, choćby się ofrał. Bo to nie jest tak, że wszyscy mogą osiągnąć sukces. I to nie chodzi o to, że ktoś lepszy czy gorszy. W moim modelu po prostu jest ci to albo potrzebne, albo nie. Ale nie dowiesz się tego, jeżeli nie spróbujesz. Dokładnie. Więc warto zrobić wszystko, żeby gdzieś dojść, ale po drodze albo zrozumiesz, że to było ci potrzebne, albo zrozumiesz, że jest ci to niepotrzebne. I to jest też pewien rodzaj strachu, który widzę, że ludzi powstrzymuje przed rozwojem, ale też przed odpuszczeniem w odpowiednim momencie i wejście w coś, czy naprawdę tak, będą dobrzy. Ale tu jest jeszcze coś takiego, że na przykład na przykład jakby mistrzostwa. Część ludzi jakby wpierdala sobie do głowy, że muszą osiągnąć to mistrzostwo, ale to nie jest cel sam sobie, tylko że muszą je osiągnąć odpowiednią drogą. To znaczy na przykład wkurwę ciężkim treningiem. Tak. Nie skupiają się na niczym innym, co wymaga tego mistrzostwa, tylko robią to przez najcięższy trening, który nie jest optymalny, jest raczej destrukcyjny, i początkowo i tak się tak ci da efekt, ale potem cię zabije. Nie? No to jest to, o czym mówię, właśnie te skrypty w podświadomości. Jeżeli masz coś, co powoduje, że musisz działać w ten sposób, to właśnie bez tego elementu rozwoju mentalnego, no rozpierdoli się to będzie czy później, nie? Ale to właśnie, zobacz, jeżeli weźmiemy sobie taki przykład zawodnika, który chce się rozwijać i chce naprawdę odkryć tą prawdę o sobie i dojdzie do wniosku, że mistrzostwo nie jest mu potrzebne, nie? To okazuje się, że na przykład 20 lat jego życia może się urodzić wniosek, że nie miało sensu, tak? Bo wszystko to, co miało dla ciebie największe znaczenie przez 20 lat, czyli zdobycie na przykład złota olimpijskiego, nagle po przerobieniu pewnej rzeczy przestaje mieć dla ciebie jakiekolwiek znaczenie. I to jest ważne. I to jest potężny strach, który w tle wielu ludzi ale siedzi. Ale to jest też jeszcze tutaj według mnie, to jest niezwykle ważne, żeby trener wymagał od swoich zawodników, żeby dany sport nie był ich całym światem. Że musisz mieć coś poza tym. Louis to mówił, Tate to mówił wielokrotnie. Tak, ja pamiętam, że na przykład całe szczęście i wiem, że jest to jedna z rzeczy, których nie planowałem, ale to mi bardzo dużo dało, że interesowałem się dużą ilością rzeczy jeszcze poza trójbojem. I w momencie, kiedy jakby podczas szczytu formy pękło mi biodro i zostałem wyłączony na kilka lat z trójboju, to mój świat się zawalił, ale i to był straszny okres jakby w moim życiu, nie? No bo właśnie wiesz, główna siła napędowa tak naprawdę wiesz, w moim życiu została mi odebrana, nie? To jakby wiem, że jakbym nie miał jeszcze innych rzeczy, w które mógłbym pójść,
które już były, wiesz, jakby zacięte, nie? Wiesz, nie, że muszę ich szukać dopiero, wiesz, sprawdzać, czy to mi się podoba, tylko też były zacięte, w których coś było robione, wiesz, możesz by tam się kierować swoją energię, to cię to uratuje po prostu, nie? To może być absolutnie wszystko, nie? Ale no musisz się rozwijać też po prostu poza sportem, nie? Musisz, po prostu bezwzględnie musisz. To jest też to, o czym rozmawialiśmy, nie? Że w momencie, jak na przykład droga ci się zamyka, czyli na przykład kontuzja wyklucza cię z tego sportu, a to był cały twój świat, to wracamy do tego, że możesz nie wiedzieć, do czego ci to jest potrzebne, czy możesz nie wiedzieć, w jaki sposób gdzieś się rozwiniesz, czy coś osiągniesz, a to nie znaczy, że wszystko już jest przekreślone, nie? No to znowu to jest też rzecz, na którą zwracam uwagę, czy u osoby, która chce coś osiągnąć, na przykład prosi mnie o pomoc w tym, czy mamy dobry backup. Czyli jeżeli na przykład, wiesz, za 5 lat pracy pierdolnie cię samochód na przejściu dla pieszych, to czy ty sobie z tym poradzisz, nie? Wiesz, o co chodzi. Mhm. Bo jeżeli nie ma właśnie tego backupu, że w sytuacji, w której zostaniesz postawiony teoretycznie bez wyjścia, czy ty masz tą świadomość tego, że nie musisz wiedzieć, co będzie dalej, żeby zachować spokój i rozwinąć się gdziekolwiek indziej. Nie? I ten taki brak przywiązania do, inaczej brak, tego się nie da moim zdaniem usunąć zupełnie, ale im mniej zewnętrznych czynników jest utożsamianych przez ciebie z twoją tożsamością, tym lepiej. To znaczy, że ja nie określam siebie jako trójboista, tak? To nie jest to, kim ja jestem, ja się tym zajmuję. To Tate's Blackman. To było takie ziarno, które bardzo mocno mi tam gdzieś właśnie w głowie zapadło, bo to jest destrukcyjne, nie? Że jeżeli utożsamisz zewnętrzne aktywności z kim jesteś wewnątrz siebie, to jest koniec. Inaczej, tej koncepcji tych awatarów, o której żeśmy rozmawiali. Ja bym się prędzej nazwał artystą niż trójboistą. Mm-hmm. Bo artysta zajmuje się ekspresją siebie w dowolnym, tak. W dowolnym jakimś medium. A teraz tak? Po prostu znajdziesz się w jakimś... I teraz w momencie, jeżeli ja przestanę mieć władzę nad nogami, to nie będę już trójboistą. Nie będę strongmanem, co mi się zamarzyło za dzieciaka i w co teraz aktualnie wszedłem. Czyli czynnikiem wspólnym jest tutaj ekspresja, ale znowu wybranie sobie jakiegoś medium. Ono może być zupełnie inne, nie? Czyli dzięki temu jesteś niezależny od rzeczy, które są niezależne od siebie. Tak bym to ujął przewrotnie, tak? Bo nie wyautujesz się z gry na przykład, nie? Nawet nawiązując do jakiejś tam ostatniej podejścia. Nie wyautujesz się też z gry, jeżeli przestanie ci na czymś zależeć. Dokładnie. A to jest zupełnie okej, okay, jak się przestanie zależeć. W kwestii tego, co się powiedziałeś, to znaczy, że... Kurde, ostatnio oglądałem Matrixa, nie? Nie wiem, czy kojarzysz, pierwsza część jest tak, że wiesz, odnajdują Neo, tak? Wmawiają mu cały czas, że jest wybrańcem, on idzie do wyroczni, ona mówi, tak. Że wiesz, że nie jesteś wybrańcem, albo jeszcze nie jesteś wybrańcem, bo na coś czekasz. Mm-hmm. Nie? I jakby tym momentem kulminacyjnym było, że zapierdolił go agent, Trinity go cmoknęła i on się obudził, już był wybrańcem. Nie? Czyli potrzebował momentu odpowiedniego, bo zrobili mu cały trening, wgrali mu do mózgu wszystko i tak dalej, ale też jakiegoś, wiesz, nie było jeszcze tego bam. Nie? I myślę, że to też jest dość istotne, bo po prostu w kontekście praca zawodnik-trener. To znaczy, że doświadczony trener będzie widział, że przychodzi do niego taki Neo i że jest, że... Że trzeba go odjebać. Tak, że musisz mu dać ciastko, bo on dał ciastko, nie? Że nie każdy, że nie każdy jest jakby, wiesz, jeżeli przyjdzie do ciebie przyszły mistrz świata, to może nie być im na początku, to może być kurwa największa lama na siłowni, największa lama łyga. Nie? I wiesz, ty chodzi o to, żeby no, dobry trener nie jest, tylko zależy do spojrzenia, wiesz, ich co postawi, wypierdalaj, tak? Rozumiesz? I w drugą stronę może przyjść do ciebie ktoś, kto będzie miał na przykład no, niesamowity warunek fizyczny i jakby być na wstępie, na dużo wyższym poziomie niż osoby początkujące, ale... Zgadza się. Ale po prostu nie być w stanie wejść na taki poziom, jak później ten pierwszy, nie? The greatest of all time, czyli Eddie Cohen jest przykładem takiej lamy. Tak, tak.
Dokładnie. Sam wielokrotnie to podkreślał, że żeby... I dużo było takich Że był zbyt słaby fizycznie, żeby grać kurwa w futbol, dlatego się... Tak, a do kulturystyki, którą później był zajarany, był po prostu za niski. Za niski, tak. A Efferding mówił to samo. Że Librystowi to nie przeszkadzało. Też, że był leciutkim chłopakiem, kurde, chudziutkim tam, kurde, kiedy reszta już tam, kurde, jego kumpli ważyła po 100 kilo, kurde, na boisku futbolowym, on ważył 60 kilo, kurde, i w ogóle sobie z niczym nie radził i tak dalej. Zrobił, kurde, raf all time, kurde, total, nie? Tak samo zobacz na przykład, jak wyglądał, nie wiem, Brian Shaw. No na przykład. Z czasów w koledżu. Albo Haftor Bjornsson, tak? Jako koszykarz jeszcze. Wiesz, że to tutaj jest mimo wszystko jakby poza tym czynnikiem, że tak powiem, podpalającym tego zawodnika, to jest jednak bardzo jakby ważna rola właśnie trenera, bo wiesz, jeżeli dostaniesz tego Neo przed przemianą i po prostu sprowadzisz go do poziomu, po prostu ma na ligi, to nie znaczy, że nie masz mu dawać doświadczać. Oni też mu dawali cały czas doświadczać, to było coś, co też pomogło mu przejść tą przemianę, ale jeżeli jest tak, że ty jakby sukcesy bardzo mocno i dosadnie skreślisz daną osobę, możliwe, że po prostu nigdy tam się nic nie stanie. Czyli nie dojdzie do tego, bo nie przejdzie przez te rzeczy, których doświadczenie pozwoli mu na tą przemianę. No i wiesz dobrze, to wiesz, wielokrotnie na przestrzeni lat każdy widzieliśmy przed zawodnikiem. To jest tak jakby coś, z tego co właśnie w tej chwili tam mówisz, to tak wychodzi tak jakby taka refleksja, że każdy ma coś szczególnego, nad którym musi pracować, bo właśnie taka Mameja, która przyszła i teoretycznie wiesz, na papierze się na starcie na niewiele nadaje, to musisz jakby u takiej osoby zbudować poczucie pewności siebie i tą świadomość, że może coś osiągnąć. Tak, tak. A budowanie tej pewności siebie to też może być właśnie tak, takie, jak mówiliśmy, z tym pchnięciem na rowerze, nie? To też jest tak. Zbudowanie pewności siebie. Generalnie im szybciej zbudujesz tę pewność siebie. Chciałem właśnie nawiązać do tego przypadku drugiego, nie? Że przychodzi ktoś, kto po prostu, wiesz, ma warunki i tak dalej, co wskazuje na to, że no, to rozpierdoli wszystko i wszystkich, nie? Bardzo często z kolei taką osobę trzeba nauczyć pokory. Bo im ta pokora później przyjdzie, to może być kurwa strasznie rozpierdol, nie? Ale jeszcze każda osoba wymaga jakby wiesz, nauczenia zupełnie czego innego. Robiąc z tego takie podsumowanie właśnie w kwestii takiej trenerskiej, to ja to tak często przedstawiałem, że ta praca trenera jest trochę sprowadzona do czegoś takiego jak praca lekarza. Jak jesteś chory i przychodzisz do lekarza, przychodzisz do niego po rozwiązanie. Tak. Wypisuje ci recepty i ci ją dają. Ale to od ciebie zależy, czy ty pójdziesz do apteki, wykupisz rzeczy, dokładnie. Będziesz się trzymał. I czy się będziesz stosować zaleceń, nie? Dokładnie. I czasami jest tak, że ja daję wiesz, jakby receptę zawodnikowi, ale zrealizuję ją dopiero za 2 lata. Bo tyle czasu będzie potrzebował i jeszcze doświadczać, zanim zdecyduje się. W pełni po prostu że rzeczywiście, wiesz, będzie chciał z tego skorzystać. Tak czasami jest. Tak, czasami jest, dokładnie. I tyle to będzie musiał trwać i trzeba po prostu na to pozwolić. To jest to pchnięcie rowerka, nie? Właśnie, tak. w tym momencie. Jak mówisz o tym uczeniu pokory zawodnika, dla mnie brak pokory, a brak pewności siebie to są dwa końce tej samej skali. Które wynikają bezpośrednio od dokładnie tej samej przyczyny, tylko jakby potraktowanie tego problemu przez osobę jest różne, bo nadmierna pewność siebie i absolutny brak pokory jest dokładnie tym samym, co absolutny brak pewności siebie, tylko jest narzuceniem maski. To jest inna maska. To jest bardzo wyraźne, to jest dużo wyraźniejsze w sportach walki niż w sportach siłowych moim zdaniem. Bo tam trafia bardzo wielu gości, którzy mają podobny problem co ludzie w sportach siłowych, którzy maskują agresją.
Mhm. Nie? W których mogę w dużo mniej agresywnych ludzi, wbrew pozorom. Mhm. Takich na co dzień agresywnych. Nie? Tak. Oni mogą pod sztangą generować agresję, ale jest stosunkowo mniej ludzi, którzy popadają, wiesz, na przykład problemy z prawem ze względu na swoją agresję. Nie? Mhm. A ta agresja jest niczym innym jak maską nałożoną na brak pewności siebie. Nie? Jak poczucia własnej wartości, czy właśnie uzależnienie tego, kim jesteś, od przekonań na temat, kim powinien być mężczyzna, jak powinienem żyć, co powinno mi wyjść, a co nie powinno mi wyjść, co powinien sobą reprezentować. Nie? I to właśnie przywiązanie do przekonań, przywiązanie do tego, co podświadomość mówi. I im szybciej się u zawodnika wyrobi taką głębokość, głęboką pewność siebie, takie poczucie własnej wartości w tej w samej istocie, a nie uzależnienie tego od czynników zewnętrznych, tym szybciej będzie można w nim realnie pracować, zamiast się bić w jego głowę. Mhm. Dobra, i według mnie jeszcze takie ostatnie z mojej strony, jeżeli chodzi o te cechy dobrego trenera, co powinien posiadać dobry trener, to jest, że dobry trener powinien chcieć nauczyć kogoś, a nie udowodnić, że ma rację. Mhm. Tak jest. Bo to jest bardzo duża różnica i to jest coś, co rzeczywiście potrafi blokować naprawdę, no nie chcę użyć słowa dobrych trenerów, bo to byłoby sprzeczne jakby już na potencjalnie początku. Potencjalnie dobrych. Potencjalnie dobrych, nie? Bo to wynika też tak jak z tym, wiesz, tak jak z tą pewnością siebie i tak dalej. To jest najczęściej też łączone z tym, że tacy trenerzy najczęściej mają bardzo dobry warsztat teoretyczny, mm-hmm. nie? A do tego najczęściej są dobrymi mówcami, co de facto w linii prostej sprowadza się do tego, że to, że jesteś w stanie wygrać z kimś bój słowny, to mm-hmm. nie znaczy, że dana osoba nie ma racji, bo wygrywanie pojedynku słownego A że powiem, to czy ty posiadasz rację, czy nie, to zupełnie ten. A druga rzecz, czy na pewno w procesie jakby treningowym ma chodzić o to, kto ma rację, czy ma chodzić o rozwój. No właśnie. Nie? A tego się widzi też bardzo dużo, nie? Bo jednak tak jakby wychodząc z tego wprost, udowadnianie, że ty masz rację i wygrywanie pojedynków, to jest po prostu akurat w przypadku trenera maskowanie braku pewności siebie, nie? Bo tak jak mówiliśmy, to w odniesieniu do zawodnika, a tu mamy po prostu to zagrożenie, które jakby tyczy się trenera, nie? Jest takie bardzo fajne powiedzonko, które cytat z Borisa Szejko, przytaczany wielokrotnie. Ja się chyba z nim spotkałem u Nucholsa na jego stronie Stronger by Science, że profesjonalizm trenera kończy się dokładnie w tym momencie, w którym stwierdza on, że wie już wszystko. I prawdopodobnie właśnie taka osoba, która ma tego typu przekonanie, będzie właśnie dążyć do wygrywania takich różnych potyczek i tak dalej. Będzie po prostu w ten sposób maskować, brutalnie mówiąc, swój brak kompetencji po prostu. Tak. Bo jednak już jakby z samych założeń, wiesz, trener jest wykształcony, jest wykształconym specjalistą w danej dziedzinie. Mhm. Zawodnik to nie jest wykształcony specjalista w danej dziedzinie. Jasne. On jest jakby, możemy tutaj powiedzmy na razie bezosobowo sprowadzić do maszyną do robienia wyniku, nie? Dlatego, wiesz, jakby wciągając tego zawodnika na spór, na gruncie, w którym ty jesteś specjalistą, to z automatu ten pojedynek jest jakby nierówny. Co nie znaczy, że dana osoba nie ma trafnych spostrzeżeń, doświadczeń, ona po prostu może nie umieć w sposób specjalistyczny, tak jak ty, tak tego jest. Wyrazić, co nie znaczy, mówię, że nie ma racji. O to z kolei właśnie mi się przypomina od razu to, co Blakely mówił, nie? Że jeżeli na przykład coś jest jakaś rozmowa i na przykład w tym momencie jest komunikat od zawodnika, że ja nie rozumiem, nie? Nie wiem, co mam zrobić, tak. To nie zawodnik nie rozumie. Tak, to trener nie umie tłumaczyć. Trener nie komunikuje się, nie? Tak, dlatego nie trafiłeś dlatego, za wskazówką dlatego akurat i tak dalej, to jest coś, co właśnie bardzo sobie cenię
u nas od samego początku, jak działamy wspólnie w Barber Brothers, że jakby bez najmniejszego problemu jakby wymieniamy się jakby z zawodnikami w tym sensie, że chodzi nam o to samo. Ale jest czasami tak, że no nie wiem, ja w sposób, w jaki się wypowiadam, konstruuję, nie wiem, metafory, czy próbuję wyjaśnić coś technicznie, mogę nie trafiać do mojego zawodnika. Przyjdzie Paweł i jakby jest w stanie dotrzeć do niego jakby innymi słowami, mówiąc jakby de facto o tym samym, jest w stanie, wiesz, dotrzeć w 30 sekund, nie? Mhm. Ale widzę, że bardzo mało jakby trenerów korzysta z czegoś takiego, bo właśnie z tego, co z powodu, o którym ty mówiłeś, tego braku pewności siebie, że uważam, że jeśli ktoś pomoże mojemu zawodnikowi być lepszym, to znaczy, że jestem gorszy. Zobacz też, że od początku istnienia naszej drużyny zawodniczej organizujemy takie akcje, jak na przykład seminaria u innych trenerów, pakujemy w samochody 20 zawodników i jedziemy do innego trenera, zamykamy kastę i proszę mów, oczywiście, naucz naszych zawodników tego, co wiesz, nie? I dla mnie żadnego problemu, jak się pojawiają sprzeczności, to się wyciąga w nich część wspólną, a najczęściej tak naprawdę się okazuje, że oni mówią o tym samym, tylko inaczej, i nagle komuś na przykład zaskoczy, nie? Dokładnie. Czy po prostu pojawi się nawet inspiracja, która też jest zajebiście ważna dla zawodnika, żeby mieć jakąś inspirację i punkty odniesienia, tylko w taki oczywiście zdrowy sposób, nie? Oczywiście, żeby się podłączać do pewnych energii, które biją często od tych ludzi, nie? No bo po 20-30 latach w sporcie po prostu od człowieka bije taka specyficzna energia, która potrafi naprawdę mocno zasilić. Zobacz nawet jakby łatwo jest zobaczyć, nawet jak jest ostatnio udostępniony film na naszym kanale z panem Wojtkiem Grabowskim, nie? Wiesz, no niesamowite doświadczenie, bo po prostu bagaż doświadczenia nie do opisania. Nie posiada warsztatu trenerskiego, przez co jakby technicznie nie umie nazwać tego, powiedzmy, w taki profesjonalny sposób, jak my, co mamy wykonać, prawda? I jakby co nie oznacza, że on właśnie nie ma nic do powiedzenia, nie? Bo jakby słuchając tego, jak on to, wiesz, jak on to mówi, czasami jakby to na pierwszy oka brzmi sprzecznie, ale jeżeli jakby pozwolisz sobie to naprawdę dobrze zwizualizować tak, jak on mówi, to nakładając na to swoją wiedzę, wiesz, czyli te wszystkie techniczne aspekty, to nagle się okazuje, że to jest kurwa genialne po prostu, nie? I to jest coś, wiesz, czego jakby w żaden sposób nie przeskoczysz, ale nie byłoby problemem jakby przegadać pana Wojtka, rozumiesz? Pod względem jakby technicznym, tak? Jakby sprowadzić, wiesz, to do takiej właśnie potyczki słownej, ze względu na to, że my akurat, wiesz, kształciliśmy się w tym kierunku, w którym on się nie kształcił, tak? Ale mówię, to nie o to chodzi, nie? Bo jeżeli chcesz wyciągnąć z tego, co on mówi, wiesz, tą treść, to mówię, ona jest naprawdę genialna, bo jakby jego poziom wiedzy i doświadczenia wynikający przede wszystkim, wiesz, z lat doświadczeń, to jest po prostu coś nieopisanego. Tym bardziej, że on przez swojego czasu wszystkie treningi swoje nagrywał, powtórzenie po powtórzeniu, tak, analizował dokładnie. Pokaż mi drugiego takiego zawodnika czy trenera, który każdy trening robi z kamerą na statywie i potem siedzi godzinami, tak, to ogląda. Tak, dokładnie, bo mówię to, że wiesz, tak jak sobie powiedzieliśmy na początku, nie? Że wiesz, masz tą historię, masz cechy, jakby nabytej cechy wewnętrzne, nie? I to, że on na przykład nie nabył warsztatu trenerskiego, to nie znaczy, że w tych cechach własnych nie ma na przykład świetnego umysłu analitycznego, tak? Wiesz, bardzo dobrej zdolności logicznego myślenia, wyciągania wniosków i nie potrzebuje jakby do tego warsztatu, żeby dojść do szybko do prawidłowych rozwiązań i jeszcze zrobić z nich rozwiązania uniwersalne, czyli nie tylko takie, które pomagają jemu lub osobom o podobnych proporcjach, tak? Bo tak samo, wiesz, bezproblemowo pomagał tobie, Rafiemu, który, wiesz, waży 150 kg i 50-kilogramowej mrówce. Ta sama prędkość robienia progresu. Jest. Czy my to dzielimy na jakieś dwie części, bo się ludzie zaczynają schodzić, czy co? Nie, raczej kończymy, to jest tak dość ładnie zapione. Tak? No. Bo nie wiem, czy chcecie jeszcze coś mówić, bo raczej to jest takie...
Bo patrz, powiedzieliśmy o wszystkich rzeczach na plus, a powinniśmy jeszcze tak powiedzieć wydarzenia o rzeczach na minus. No to zrobimy cechy dobrego trenera i cechy złego trenera. Problem no dobra. No. Można tak zrobić. Ja nie wiem, czy mamy tyle materiału na te cechy złego trenera, bo my kurwa to po części dotknęliśmy tego. No dlatego powiedziałem, że to jest takie spójne, nie? No. Ja bym jeszcze pociągnął, bo dosyć. Generalnie według tego, co pisaliśmy na grupę, mamy jeszcze 15 minut i powinniśmy się w tym zamknąć. No. No dobra. Także to ewentualnie jeszcze właśnie taki kawałeczek właśnie. Co robi przede wszystkim zły trener? Wiesz co, według mnie to, co robi zły trener, to jest po prostu to, że on próbuje z każdym jednym odtworzyć swoją własną drogę, ale jakby wiesz, jota w jotę. A już największy problem z tego wychodzi, jeżeli mamy tak, że na przykład, nie wiem, powiedzmy, że Paweł właśnie dzisiaj zostaje trenerem i na podstawie na przykład planów, którymi on ważąc, wiesz, 140 kilo, korzystając z pełnej suplementacji, sterydów, wiesz, diety i tak dalej, że swoje plany jakby jeden do jednego przynosi na przykład na początkujące dziewczyny. Tak. I to, że plan nie działa później, to, że plan nie działa, obarczamy winą zawodnika. Nie? Generalnie według mnie w ogóle, ja w życiu w ogóle staram się nie operować takim terminem jak wina, a już w ogóle na relacji trener-zawodnik określanie czegoś takiego jest według mnie absurdem do kwadratu. Nie? Bo wina jakby zawsze powoduje to, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy. Nie? Czyli zawsze jedna osoba jest przegrana, jedna jest wygrana, to jest jedno, a drugie nie rozwiązuje żadnego problemu, tylko go umacnia. A tak jak powiedzieliśmy, zawodnik ma do doświadczenia bardzo dużo, więc przy każdej sytuacji, która ma być budująca, która jest doświadczeniem, musielibyśmy dopisać winę, czyli zrobić krok w tył. Więc chodzi tutaj o to, że cecha złego trenera, obarczenie winą zawodników za wszystko. Nie radzą sobie ze stresem na zawodach, czyli trener nie trzyma ciśnienia, rozładowuje to na zawodnikach, którzy mają trzy razy większy stres naprawdę podczas startu. Nie wiem, to samo treningowo, plan nie idzie treningowy, wina zawodnika, nie trenera. Zawodnik nie rozumie tego, co trener mu próbuje powiedzieć, wina zawodnika i znowu. Czyli generalnie tak ujmując to w jedno zdanie, można by powiedzieć po prostu unikanie odpowiedzialności. Tak. Dokładnie, unikanie odpowiedzialności i bycie, znaczy nie bycie tym. Nie wiem, brak samokrytyki. Właśnie nie bycie krytycznym wobec siebie i wobec własnych zachowań, nie? Znaczy wobec własnych zachowań, wobec własnych czy to metod, czy własnej tak. wiedzy, tak? Tak, wiesz, nie weryfikowanie tego. Powstrzymanie procesu edukacji też by można było powiedzieć. Tak, ale to już mówię nawet nie tyle stricte, nawet tej specjalistycznej, to nawet wynikające do to, o czym mówiliśmy ostatnio a propos wygrywania pojedynków słownych. Czasami po prostu zamiast dalej szkolić warsztat trenerski, trzeba po prostu podszkolić warsztat relacji międzyludzkich. Na przykład, nie, dokładnie. Ja mówię globalnie, edukacja, tak, nie ale tylko wiesz, stricte, że ale, metody. Łatwo to zrozumieć jednokierunkowo, tak, że brak rozwoju dla trenera równa się tak. brak jego treningu specjalistycznego, czyli rozwijania się, czy to pod względem metodologicznym. Ujmujemy rozwój tak. globalny, po prostu jako rozwój człowieka, nie? Właśnie na wielu płaszczyznach. Okej, okay. Co jeszcze by można było powiedzieć? Ja mogę dołożyć. No to taki dobra. Jeden swój taki, co ja uważam za błąd cechy. Usiłowanie bycia dla wszystkich. O tak. To znaczy, że inaczej. Jeżeli chcesz być odpowiednim trenerem dla wszystkich zawodników, to nigdy nie będziesz dobrym trenerem najlepszym trenerem dla kogokolwiek, bo żeby wszyscy cię generalnie lubili, czy akceptowali, tolerowali, czy z tobą byli w stanie współpracować. Świetnie, że to podkreśliłeś, chyba fatalna to, w ogóle cecha poszukiwania akceptacji. To musisz być bardzo stonowany i jak się to mówi, nijaki musisz być. Nie? Tak. I teraz tak. Dla wielu trenerów jest to problem, bo mniejsza publiczność oznacza mniejsze dochody. Nie? I takie nastawienie się na dochody jest czymś bardzo destrukcyjnym w warsztacie. Sam to przerabiałem, także wiem o czym mówię, że jeżeli zaczynasz
tą pracę traktować jako kurwa, muszę mieć jeszcze trzech zawodników, bo mnie wstyknie na czynsz, to będzie się rozpierdalał, nie? Musisz sobie ogarnąć taki model, dzięki któremu będziesz zarabiał tyle, ile czujesz, że jest dla ciebie wystarczająca gratyfikacja za serce, które wkładasz, albo w ogóle wyjebać z siebie taką zależność, jak wiesz, gratyfikację w postaci pieniędzy. No musisz wybrać sobie którąś drogę. Ja nie mówię, że któraś jest dobra, która jest zła, nie? Bo ja tutaj absolutnie nie jestem fanem czegoś takiego, żeby zbyć się w ogóle ego i dóbr materialnych, bo to jest taka sama energia jak każda inna i zapanowanie nad nią powinno być celem również moim zdaniem każdego człowieka. Sama nad energią emocjonalną czy duchową. Ale jeżeli chcesz, żeby wszyscy z tobą współpracowali, czy chcesz być popularny, zobacz, kto tak naprawdę zdobywa popularność, jeżeli chodzi o trenerów sportów siłowych? Ktoś, kto pracuje ze wszystkimi? Nie. Fimons? Szejko? To są osoby, które pracują ze wszystkimi? Są osoby, u których lecisz na ryj, jeżeli przestajesz spełniać konkretne wymagania, albo lecisz na ryj, bo nie wytrzymujesz ich. To jest bardzo konkretna, specyficzna energia. I osobowość takich trenerów, i tam można wymieniać dalej, Fidaru, tak, którego ty bardzo lubisz, czy... Nie, na przykład Joe DeFranco. Joe DeFranco. Oni wszyscy mają konkretną energię, bo oni wiedzą, kim są, oni odkrywają, kim są i oni realizują się, tak, w byciu sobą i przyciągają energetycznie podobnych do siebie ludzi, bo są w jakikolwiek tam sposób ukształtowani. I tak, to jest jeszcze właśnie to, myśmy z kolei sobie pamiętam wielokrotnie na ten temat. Jeżeli patrzysz na... O przyciąganiu nie tylko jakby przez specyfikę sportu, ale też o przyciąganie właśnie własną energią tak, ludzi podobnych do siebie samego już, nie? Tak naprawdę można uogólnić, że to nie jest tak, że są dobre i złe cechy trenera, tylko ja bym uogólnił swoją tą rozmowę, albo się zgodzicie, albo nie. Ja bym uogólnił do tego, że dobry trener to jest ten, który tak naprawdę przekazuje swoje własne lekcje życiowe, i tym jest podlana jego merytoryka, a zły trener to jest ten, który przekazuje wiedzę. Ja bym określił, że dobry trener to jest ten, który pomaga zawodnikom stać się lepszym. Bo to może być, wiesz, to... Wydaje mi się, że w inny sposób po prostu nawywamy. Wiesz co, no z jednej strony tak, ale z drugiej strony bo... jakby sens zdania... Mój sens zdania jest nakierowany na zawodnika, nie na trenera. Także nie jesteś jakby to jest duża właśnie, moim zdaniem to jest jedna z cech wrodzonych, które trener powinien moim zdaniem posiadać, to jest właśnie umiejętność jakby przeniesienia ciężaru efektywności swojej pracy z tego, co ja osiągnąłem jako trener, na to, co osiągnął mój zawodnik jako zawodnik. Że to jest najważniejszą wartością, którą tworzę. Nie to, że ja właśnie, ja sobie jakby, wiesz, przypisuję sukces i tak dalej, na tym buduję właśnie swoją tam popularność, whatever i tak dalej. Dla mnie jakby owocem mojej pracy jest zawodnik, jego rozwój, jego wynik, jego, wiesz, to, że jest injury free, tak, i tak dalej, nie? Myślę, że to jest też bardzo ważna cecha trenera właśnie, żeby umieć po prostu w pewien sposób być, jakby powiedzieć, bezinteresownym, nie? Znaczy, w jakiś sposób. Ja bym powiedział, że nie bezinteresownym, tylko żeby, uważam, że jakby właśnie, wiesz, relacja trener-zawodnik będzie często wymagała od ciebie podjęcia decyzji, czy ważniejszy jest zawodnik czy ty. Nie? Jeżeli jasne. Po prostu wybierasz zawodnik, to jesteś dobrym to jest, tak. I to tutaj w ogóle nie mam w ogóle żadnego. Ja się odnosiłem po prostu do tego doświadczenia, że praktyczne wykorzystanie doświadczenia życiowego poglane merytoryką. Tak? I nie wahanie się korzystania z tego doświadczenia życiowego, nie wahanie się bycia tym, jakim jesteś. Niedostosowywanie się, tak? Bo żeby faktycznie wyciągnąć maksa z danej osoby, to musi współgrać z nią energetycznie. Ja w to wierzę. Tak. Zajebisty przykład. Dwóch zawodników Kamila z Poznania, Bartek i Piotr. Tak. Z tobą albo ze mną wierzysz w to, że oni by tak pikowali? Nie. Nie. Świetny przykład. Bubciu i Kajetan. Oni we mnie mogą mieć bardzo dobrego partnera treningowego, ale niekoniecznie trenera. Dlatego po odbyciu jakby programowania, które było zrobione przeze mnie na początku dla grupy, mieliśmy jedną grupę na początku, potem się to rozbiło, ale nauczyli się jak się dźwiga i zaczęli
wykwitać w momencie, w którym dostali trochę inną energię trenerską, tak? I wtedy zaczęli pikować w górę. A moja obecność im się przydaje, kiedy jestem z nimi na sali treningowej, bo niekoniecznie mój temperament w postaci programowania czy rozliczania drużyny z tego, co robi, jest dla nich twórcza, ale już to na treningu, gdzie jesteśmy jakby równi sobie, to jest też kwestia postrzegania autorytetów, czy uczestniczenia w jakiejkolwiek hierarchii, nie? Oni na przykład chętnie uczestniczą w hierarchii treningowej. Tak. Ale niekoniecznie będą chętnie uczestniczyć w hierarchii, ja ci mówię, co masz robić i chuj. Tak. Tak, się na tym levelu. Bez względu, nie? To się to faktycznie zgadza. Ale na przykład treningowo działa to zajebiście, nie? I o tym mówię. I to jest zupełnie normalne i nie można się przed tym bronić. I właśnie, żeby wyciągnąć sobie maksymalny potencjał, to moim zdaniem właśnie powinno się w to iść. Co oczywiście może bardzo łatwo przybrać formę patologiczną, na zasadzie jestem zajebisty, mogę robić co chcę i tylko odrzucić od siebie wszystkich ludzi. Też. Tylko chodzi mi, jakbym to miał mądrzej nazwać, o działanie spójne z samym sobą, tak? Tak jest. Czyli w tym głębokim ja, a nie z maskami, które na siebie nabudowałeś w ciągu twojego życia i awatarem, którym tak naprawdę się posługujesz jako schemat obronny. Czyli jakby operowanie właśnie jakby w pełnym świetle archetypu, a nie w jego cieniu, nie? Jo. To nawiązując też, do tego, no, można to też archetypami. Mentalu, nie? Ale to bardziej chodzi mi po prostu o schematy obrony, tak? Czyli te maski, które zakładasz i albo albo jesteś w stanie wyjść poza tą maskę i się zacząć eksponować, albo się całe życie nie będziesz eksponował i wtedy zawsze będziesz tylko grał, nie? Będziesz powerów. Jasne. I zawsze będziesz też powerów przyciągał, a z tego nic dobrego nie będzie. Dlatego też ten rok jest dla mnie ważny pod tym kątem i podlanie tego wszystkiego głębią dopiero ma sens, a bez tej głębi to jest świat, którego ja już niestety nie rozumiem i nie chcę do niego wracać. No tak. No i dobrze. To co, możemy w ten sposób sobie to zakończyć. Czy my coś jeszcze ogłaszamy? Ogłoszenia duszpasterskie. Ogłoszenia duszpasterskie, tak. Nie zapomnijcie wysłać film, udostępnić, zasubskrybować, polajkować, to jest oczywiste. Ale też zapraszamy i was. I łapki w górę to trzeba. Tak. I dzwoneczek. Zapraszamy was też Adamem do naszej grupy, która powstała właśnie dzisiaj, czyli do grupy Conjugate Rights, gdzie możemy sobie podyskutować o podcastach, będą udostępniane fajne materiały odnośnie sprzężone i nie tylko, nasze inspiracje sportowe, być może w przyszłości jakiś mastermind i warto też podkreślić, że szykujemy coś, czego jeszcze na rynku fitness nie było. Więcej informacji już wkrótce. W każdym razie wbijajcie do grupy, stay tuned. Jeżeli nie chcecie się gapić, ale będzie grubo. Do zobaczyska. Hello.